Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu pokazać jeden z najdłuższych obiektów tego typu w Polsce i w Europie. Co to może być? Jak sądzicie? No pewnie już wiecie, bo skoro weszliście w ten filmik, to znacie jego tytuł. Jesteśmy koło wiaduktu kolejowego w Bolesławcu. Wiadukt ten ma 490 metrów długości. Zbudowany został w połowie XIX wieku. Wprawdzie potem został zburzony i odbudowany powtórnie. Ale dzięki temu właśnie teraz możemy go podziwiać. Zobaczcie Państwo. Jak widać, jeżdżą tu nawet prawdziwe pociągi kolei dolnośląskich. A most ten znajduje się nad rzeką Bóbr, jak Państwo widzą. Zobaczcie Państwo, ile tutaj się wody miesza. Tu skądś leci, miesza się z tamtą. Tu taki przepływ turbulentny. I tam dalej się to miesza. Żebyś nie spadła tam na dół. Niby są schody, ale wejście jest takie jakieś dziwne. Nie wiem, czy to na pewno jest oficjalna trasa. Idziemy. Zobaczymy, co tam jest. Znaczy, domyślamy się, co tam jest. Góra wiaduktu. Tak to właśnie wygląda. To jest ten wiadukt w Bolesławcu od góry. Tu są Niemcy, a tam Polska. To co, już nie będziemy szli chyba do miasta, idziemy na dół, nie? Zastanawiamy się, czy te schody są takie techniczne, czy dla turystów. I z jednej strony można z ich pomocą na przykład przejść na drugą stronę tej rzeki. I w sumie nie wiemy, czy w takim celu one tu są? Może i tak. Na pewno jest dość ślisko zimą. Trzeba tu uważać zimą, bo można wyrżnąć orła albo spaść na dół gdzieś. Jednakże jest sporo śladów, które sugerują, że nie jesteśmy tu pierwsi. Tak więc no, ktoś tu może chodzić na pewno. Czy to jesteśmy my, to nie wiem, ale idziemy. Niby wszystko fajnie, ale ta pionowa ściana na 3 metry jakoś tak... O, ciekawe. Jest, udało się. Dzień dobry pani. Telewizja Bolesławiec, dzień dobry. Dzień dobry pani, z tej strony Maciej Tomczak, Telewizja Bolesławiec. Jak się pani podoba w naszym mieście, jak się podoba pani nasz most? Świetny, naprawdę. Albo może inaczej, jaki jest największy jest zabytek Bolesławca według pani? Ceramika. Ceramika. A ja jestem z działu mostu. A może pani powiedzieć, że most? A ile za to dostanę? 500 zł. Most! Dziękuję. A co się pani w tym moście najbardziej podoba? Kolor piaskowy. Taki mamy na ścianie. Tak, no właśnie, mamy taki na ścianie. No właśnie. Most bardzo ładny, ale idziemy dalej. Może kiedyś pokażemy go państwu z drugiej strony. Może. Uwaga, teraz nagranie specjalne.
Tutaj znajduje się jakiś wyciek z oczyszczalni ścieków i zaraz go Państwu pokażemy. Oczyszczalni, nie, czy przepompowni. O, to jest przepompownia ścieków i tu obok z niej coś wycieka. I to właśnie jest taki bonus track. Zaraz pokażemy, co tutaj się spuszcza do Bobru. Piękna, czysta rzeka Bóbr, a do niej spuszczamy coś takiego. Patrzcie, nawet samochody tu jeżdżą. O, zawrócił, przestraszył się nas.